Piotr Tałusiewicz. To jest telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. Witam państwa serdecznie po przerwie. To tło za mną chyba sugeruje, o czym będziemy rozmawiać. COVID-19, koronawirus, a konkretnie o tym, jak cała ta epidemia i to, co właściwie dzieje się w Polsce od marca, odbije się na zdrowiu psychicznym dzieci. O to zapytam moich gości, a ze mną na łączach tym razem dr Kamila Lenkiewicz, dyrektor poradni psychologicznych dla dzieci, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego. O, tak jest, widzimy się, witam serdecznie. I Karolina Elbanowska, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. No i oczywiście praktyk, czyli mama już dziesiątki chyba dzieci, o ile dobrze się doliczyłam. Chciałam zapytać, może zacznę od Karoliny Elbanowskiej, która jest, no, prowadzi Fundację Rzecznik Praw Rodziców, no ale także jest po prostu rodzicem. Jak te kilka miesięcy izolacji i ten taki strach, który panuje w przestrzeni publicznej, jak to wszystko wpływa na psychikę dzieci, twoich dzieci, a także tych dzieci, które obserwujesz? Nasza rodzina jest, że tak powiem, zabezpieczona przed tego rodzaju problemem, dlatego że mamy społeczność własną. Tak? To znaczy te miesiące, które były, nie odizolowały naszych dzieci od rówieśników. Natomiast mamy bardzo dużo zgłoszeń właśnie o tym, że dzieci po prostu cierpią. No, to jest dla nich coś absolutnie nowego, coś, z czym nie miały wcześniej do czynienia. Wiele miesięcy, kiedy są bez rówieśników, też bez takiej ilości ruchu, jakiej potrzebują. No bez konfrontacji z wymaganiami, jakie stawia im szkoła bezpośrednio, tak? I teraz to, co jest po powrocie do tego stacjonarnego nauczania, czyli różne problemy właśnie, które napotykają dzieci w szkołach, to też jest dla nich wyzwanie. Tak jak chociażby to, że dzieci mają na przykład ograniczoną przestrzeń do przebywania na przerwach. Nazywają to spacerniakiem, tak? Bo mają jakieś takie sektory podzielone i nie mogą już utrzymywać relacji z dziećmi z innych klas, co było wcześniej, jak to mówią, jedyną radością ich bycia w szkole. Tak? No rzeczywiście wiele problemów doszło. Doktor Kamila Lenkiewicz, ja rzeczywiście tutaj się zgadzam z tym, co mówi Karolina Elbanowska, bo moja rodzina też tworzy taką małą społeczność i moje dzieci nie czuły tej izolacji, ale teraz na zebraniach, które odbywamy w szkołach, w przedszkolach, słyszę no dramatyczne historie rodziców. Dzieci mają lęki, dzieci się budzą, dzieci się boją, że się zarażą, dzieci boją się wychodzić. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy w gabinetach widać ten lęk, widać to pogorszenie zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży? No na pewno od początku września czy końca sierpnia obserwujemy znaczny wzrost telefonów do naszego centrum i do naszych poradni z taką, no oczywiście z potrzebą podjęcia szybkiej interwencji czy też podjęcia wizyty diagnostycznej. Oczywiście jest wzrost zaburzeń lękowych, to jest naturalne. W tej sytuacji, w której my się znaleźliśmy wszyscy, to, że mamy problem, czy wzrost zaburzeń lękowych, to jest jak najbardziej do przewidzenia. Ale też WHO ostatnio robiło bardzo duże badania na populacji 10 tysięcy osób, szczególnie we Włoszech i w Hiszpanii, tam gdzie ta pandemia koronawirusa była bardziej rozpowszechniona, i one wśród rodziców, między innymi rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. I okazuje się, że te badania pokazują znaczny wzrost zaburzeń koncentracji uwagi, drażliwość, niepokój i nerwowość. I to tak naprawdę jest spójne z nasileniem zaburzeń lękowych, które w tej sytuacji nieprzewidywalnej i nowej my też obserwujemy tutaj w populacji czy w naszym kraju. Takie badania w Polsce u nas dopiero się rozpoczęły i są na etapie zbierania informacji i zbierania grupy badawczej, i osobiście jestem bardzo zainteresowana, jak to będzie w naszej populacji, aczkolwiek przypuszczam, że będzie podobne, zaobserwujemy podobne trudności, podobny wzrost. No bo prawda jest taka, że w marcu dzieci zostały posadzone przed komputerami, zamknięte w domach, mieszkaniach, pozbawione kontaktu z rówieśnikami, a teraz, gdy po wakacjach wróciły do tej starej rzeczywistości, okazało się, że to jest nowa rzeczywistość, czyli rzeczywistość naznaczona koronawirusem, ciągłą koniecznością mycia rąk, noszenia maseczek, uważania i jeszcze raz uważania. Pytanie do Karoliny Elbanowskiej, jak powinni się zachowywać rozsądni rodzice, jak powinni się
zachowywać nauczyciele, żeby w tych dzieciach jeszcze tego lęku nie wzmagać, nie potęgować go. Ja słyszę, że na przykład na WF-ie nauczyciele boją się prowadzić zajęcia. Niektórzy nauczyciele proszą dzieci podczas lekcji, by w pierwszych ławkach nie zdejmowały maseczek, bo nauczyciele obawiają się zarażenia. Jak powinni się zachowywać racjonalni dorośli? Karolina Elbanowska. Tak, tych absurdów, no niestety się troszeczkę namnożyło. Ja mogę wymienić więcej, jak na przykład zakaz śpiewania na muzyce, jak na przykład uwagi do dzienniczka za to, że dziecko dało drugiemu dziecku swoją kanapkę, albo na przykład też mamy taki sygnał z przedszkola w Warszawie, że przed wejściem do przedszkola wszystkie dzieci muszą zdezynfekować sobie podeszwy butów, tak jak przy świńskiej grypie, nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta. Tak więc no, jakby niepotrzebne jakby restrykcje, które no, nie mają sensu, tak? Nic nie zmienią, a tylko będą właśnie potęgowały strach. Potrzebnego, myślę, jest apel do dyrektorów, żeby nie przesadzali w drugą stronę z tymi restrykcjami. A do rodziców, moim zdaniem, teraz jest jeszcze jedno ryzyko, nie tylko dla dzieci, ale w ogóle dla rodzin, to znaczy pułapka kwarantanny, tak? Myśmy właśnie w nią wpadli, już w poniedziałek dostaliśmy informację z przedszkola, że w tym tygodniu mamy właśnie kwarantannę, nie możemy dzieci posyłać do przedszkoli i być cały czas w domu. I taka kwarantanna grozi nam no oczywiście o wiele bardziej, bo mamy 10 dzieci w różnych miejscach, tak? Ale myślę, że to też jest jakieś doświadczenie innych rodziców, że trudno jest mieć plany, trudno jest mieć jakieś założenia na dany tydzień, bo w każdej chwili można zostać zamkniętym po prostu znowu jak w więzieniu, tak? I to, co mi się wydaje najlepszym sposobem na ten czas i też pomagającym dziecku jakoś się w tym odnaleźć, jest regularny rytm. Nam się to bardzo sprawdziło w naszym domu. Myśmy dzięki temu w ogóle przetrwali tą długą kwarantannę właśnie w marcu, kwietniu, że codziennie były pobudki o regularnych godzinach, że codziennie były lekcje, nawet tak, że dzieci młodsze dzwoniły dzwonkiem takim z internetu, żeby te starsze wiedziały, że to nie jest czas jakiejś takiej, prawda, tutaj korona wakacji, tak? Tylko że to jest czas, kiedy też są obowiązki, kiedy trzeba coś robić, a nie nudzić się, bo z tej nudy też myślę, że się mogą złe rzeczy brać. Tak więc od rodziców myślę, że taka rada dla rodziców, żeby tworzyć w ramach tego czasu, który może w każdej chwili, że tak powiem, być jeszcze trudniejszy, żeby tworzyć dzieciom ramy, w których one będą lepiej funkcjonować. No tak, ta kwarantanna, o której mówi Karolina Elbanowska, to jest coś, czego ja się bardzo boję. Ja co prawda nie dziesiątkę, tylko czwórkę dzieci mam w różnych placówkach, ale także się boję, że to właściwie może skutkować nieustającą kwarantanną, jak ktoś gdzieś zobaczy kogoś, kto miał kontakt z koronawirusem. Doktor Kamila Lękiewicz, mam pytanie, jaka jest rada dla rodziców, dla pedagogów na ten trudny czas, żeby tych lęków dzieci nie podnosić, no bo na przykład były sytuacje w przedszkolach, gdzie rodzice musieli zostać poza budynkiem, czy w pierwszych klasach i gdzieś tam zaglądali przez okna, widzieli te płaczące, histeryzujące dzieci, którym nie mogli pomóc. No więc pani doktor, no jak tu postępować? Jak tu postępować, żeby zachować to, żeby walczyć o to zdrowie psychiczne najmłodszych i tych troszeczkę starszych? To, co jest bardzo pomocne dzieciom w sytuacjach zagrażających czy trudnych, to spokój i opanowanie dorosłych. I to nie znaczy, że dorośli mają gwarantować, że nic się nie stanie, tylko mają tak naprawdę dawać poczucie, że nawet jak się coś stanie, to zrobią wszystko, żeby z tej sytuacji trudnej wyjść bez większych kosztów czy większych trudności. Taka sytuacja, w której no właśnie dorośli trochę zaczynają histeryzować, czy zaczynają nadmiarowo reagować, powoduje, że tym bardziej dzieci będą reagowały napięciem, rozdrażnieniem i to będzie wchodziło w błędne koło. Gdybym miała dać jedną radę, to jest taka rada, którą się zawsze najprościej daje, aczkolwiek ona jest najtrudniejsza do wykonania, czyli tak zwane zachowanie umiaru czy złotego środka. Dlatego, że wtedy pojawia się pytanie, co to znaczy i gdzie jest ten złoty środek. Dla nas dorosłych, tak samo jak i dla dzieci, ale dla nas dorosłych jest to trudna sytuacja, szczególnie dla tych dorosłych, którzy mają bardzo dużą potrzebę kontroli i przewidywalności ich życia. Dlatego, że teraz żyjemy w takim czasie, w którym zaczynamy odkrywać, że tej przewidywalności nie ma, że właśnie trudno jest cokolwiek zaplanować, trudno mieć poczucie, że się ma coś pod kontrolą. I oczywiście możemy skupić się w tej sytuacji na tym, że tą kontrolę tracimy, aczkolwiek drugie ważniejsze doświadczenie z mojego punktu widzenia
widzenia mamy, a mianowicie to, że nawet jak my nie kontrolujemy, to tak, wszyscy żyją, świat się toczy, nie ma końca świata i generalnie nic się takiego tragicznego nie dzieje, co przewidywaliśmy w momencie, kiedy w innych sytuacjach tą kontrolę traciliśmy. Ja zawsze w przypadku w ogóle zaburzeń lękowych, czy w takich sytuacjach, w których nie mamy tej przewidywalności, to co powoduje, że my zaczynamy reagować nadmiarowo, to nasza taka obawa, że stanie się coś strasznego. I zawsze w takich przypadkach ja najczęściej zadaję pytanie, co by się miało najstraszniejszego stać w tej sytuacji? Czego pani albo czego ty, jeżeli rozmawiam z dzieckiem albo nastolatkiem, najbardziej się obawiasz? Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to w tych wszystkich w sytuacjach, gdzie lęk nam towarzyszy, czy gdzie narasta lęk, to taka myśl, że lęk zawsze narasta do pewnego momentu. To znaczy on nie rośnie w nieskończoność. Nasze obawy, nasze napięcie, nasze przerażenie nie będzie w nieskończoność rosło. W tym momencie, kiedy osiągamy szczyt, ten lęk zaczyna nam spadać. I to dokładnie obserwujemy w momencie, kiedy był marzec, kwiecień. Bardzo reagowaliśmy lękowo, było dużo obawy. No, siedzieliśmy w domu, większość osób tych domów nie opuszczało, ale tak jak każdy człowiek mamy zdolność dostosowywania się do sytuacji i to jest to, że zaczynamy budować sobie różne strategie radzenia sobie, po pierwsze z obawami, z lękiem, ale też różne strategie, które pozwalają nam zaczynać funkcjonować no, w miarę normalnie, bym powiedziała na tyle, na ile pozwala nam dana sytuacja. I to widzieliśmy podczas wakacji, urlopów, część osób, nie mówię o tych osobach, które zakładały, że koronawirusa nie ma, albo też nie przestrzegały noszenia maseczek w miejscach zamkniętych, ale część osób przestrzegała wszystkich tych zaleceń, które były obecne i to pozwalało, że mogli spokojnie przebywać i spędzać czas w miejscach, w których chcieli spędzać, czy mieli możliwość spędzać. No pani doktor mówi tutaj o tym złotym środku i mi się wydaje, że właśnie takim złotym środkiem jest stosowanie się do tych norm, no, do których się musimy stosować, mycie, dezynfekowanie rąk, tam gdzie trzeba, zakładanie tej maseczki, nawet jeżeli nie jesteśmy przekonani o tym, że to jest sensowne, ale ja znam takie przypadki, znam przypadki rodziców, którzy wciąż siedzą do tej pory zamknięci z dziećmi, dzieci nie poszły do placówek, do przedszkoli akurat w tym przypadku, ponieważ to rodziców paraliżuje ten potworny strach. W którym momencie takiej rodzinie trzeba pomóc, to jest pytanie do doktora Lękiewicz. I pytanie do Karoliny Elbanowskiej, czy zetknęłaś się z takimi skrajnymi przypadkami, że rzeczywiście rodziców tak sparaliżował strach, no, że nie wrócili do normalnego względnie funkcjonowania? Znaczy mnie w ogóle zaskoczyło ten lockdown, który był w marcu, mnie on zaskoczył. To znaczy ja nawet jakoś próbowałam wpłynąć na niektóre osoby, żeby jakoś to, przynajmniej w kwestii zamknięcia szkół, tak, że to wydawało mi się absolutnie nieadekwatne do zagrożenia. Rząd jakby wykorzystał to koło ratunkowe wtedy, kiedy to było, no, powiedzmy szczerze, niepotrzebne tak bardzo, a teraz już takiego koła ratunkowego nie ma, tak? I myślę, że ta histeria wtedy, no, bardzo wiele osób rzeczywiście uległo takiej histerii, chociaż no, ja na przykład mam o wiele większy lęk przed wsiąściem do samochodu, dlatego że statystyka wypadków samochodowych jest w porównaniu ze statystykami śmiertelności koronawirusa porażająca, tak? Mamy też przecież raka, który nadal jest no, jedną z głównych przyczyn śmiertelności w Polsce, tak więc no, na pewno były takie osoby i mamy takie sygnały, tak, że nie wiem, no, na przykład kwarantanna książek, tak, że ludzie się tak strasznie bali, że wszystkie przesyłki od kurierów, tak, czy właśnie książki, wszystko ulegało jakieś tam poddawane było kwarantanny. Tak, no, były takie informacje. Ale ja mam wrażenie, że w tej chwili to raczej idzie w drugą stronę, to znaczy, że właśnie tak jak mówiłaś, ludzie przestają jakby w ogóle się przejmować i mówią właśnie, że to... No, normalizujemy sytuację, ale jeszcze chciałam ostatnie zdanie oddać doktor Lękiewicz, żeby powiedziała, kiedy trzeba pomóc rodzinie, czy taka sytuacja, że dzieci nie idą do placówek edukacyjnych z powodu strachu odczuwanego przez rodziców, to już jest ten moment, że być może jakiś terapeuta powinien wkroczyć, czy jeszcze nie, bo rodzice wiedzą lepiej? Za każdym razem, kiedy jest potrzeba wsparcia czy pomocy, to jest taki moment, w którym zaczynamy cierpieć z powodu naszych obaw. I tutaj generalnie jak mamy tak, że
Mamy już wypracowane pewne strategie, ale też już więcej wiemy na temat koronawirusa, wiemy, w czym się przejawia COVID, jak go leczyć. To w momencie, kiedy mamy osoby, które nie wychodzą od dłuższego czasu z domu, to jest taki moment, w którym warto by było trochę zadać pytanie i zainteresować się, czego tak się obawiacie. Znam taką sytuację, w której osoba bardzo bała się wychodzić w momencie, kiedy była ta pierwsza pandemia koronawirusa, czy ta pierwsza faza, w momencie, kiedy razem z terapeuta opuściła dom, który jej towarzyszył i redukował napięcie, odkryła, że świat istnieje, że przyroda nadal rozwija się, bo jest wiosna i nic nie zatrzymało tej natury i że jest, jak wyszła i wróciła i się nie zaraziła, że może spokojnie wychodzić z tego domu, no, dbając o swoje bezpieczeństwo. I tu stawiamy kropkę, bo niestety musimy kończyć. Dziękuję serdecznie moim gościom, dr Kamila Lenkiewicz, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa Bielany, Karolina Elba Banowska, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Króciutka przerwa, a po przerwie jeszcze pozostaniemy przy szkołach, ale już w zupełnie innym temacie.